To podjadę potem i to ogarniemy, ok? To dobra, załatwię to... dwie sprawy i przyjadę. Dobra, to daj znać, ja bym... Dobra, co, ty... jakoś cię zapowiedzieć? Nie wiem, krzyknąć? Nie, nie, no co ty, czekaj, to tu było? Jakaś to sekretarka jest, proszę pana, bo ja muszę karę jakąś kurwa zapłacić, bo ja nie wiem. Dlaczego oni mnie nie słyszą? Jay! W przyszłości przekonasz się, kto tak naprawdę będzie miał pełną moc. Cześć moi drodzy, z tej strony Spano, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i w serii The Hills, czyli Życie Gangstera. 12 tysięcy łapek gwarantuje wam film już jutro o 17:30. Moi drodzy, warto, myślę, że warto, bo zawsze warto, więcej kontentu, więc warto. Moi drodzy, słuchajcie, bez dzisiaj zbędnego przedłużania, jakby wszystkie uprzejmości wylaliśmy sobie na ostatnim odcinku, także bardzo wam dziękuję. Zaangażowanie jak zwykle mega, za co jeszcze raz dziękuję. I słuchajcie, robimy fajne rzeczy, robimy fajną serię, także ciśnijmy wszyscy w komentarzach, w lajkach, w łapkach, wszystkim co się da, żeby było jak najlepiej dla każdej ze stron. Moi drodzy, ostatni odcinek, bardzo ciekawa końcówka, teraz jestem aktualnie jeszcze przed urzędem, widzicie, nie odjechałem, czyli zaczynamy z tego samego miejsca, obok mnie jest Jay, który się chyba zorientował, że coś jest nie tak, więc będę musiał trochę odwrócić uwagę. Już wiedziałem mniej więcej wasze komentarze i powiem wam szczerze, że chciałbym się dowiedzieć konkretnie, co o tym do diaska myślicie, moi drodzy. Co się dzieje z moim umysłem? Co się dzieje między Furią a tym? Czyżby to była walka tej dobrej strony mojej z Furią? Czyżby Furia próbowała przyjąć Dwayna, całe ciało Dwayna? Jak to działa, moi drodzy? Musimy to szybko skontrolować, także czekam na jakieś ciekawe pomysły w komentarzach, moi drodzy, przede wszystkim. Co ty taki zmęczony? O, stary, nie wiem, zaćmiło mnie. Zmęczenie chyba, wiesz, stres. Musimy pogadać sami. No, to spokojnie, ty... Najlepiej zaraz. No to zaraz pogadamy. Podjedziemy do tej naszej miejscówki, co ogarnęliście? Możemy. Dobra, to podjedziemy tam. Dobra, moi drodzy, szybka zmiana tematu z Jayem, żeby na razie się nie zorientował, co się dzieje. Więc, no, pojedziemy, kurde, ale boję się o to, co się wydarzyło, kurde. Nie dość, że to może właśnie, może to o tym mówił właśnie Logan, bo ja byłem zdenerwowany teraz tą całą rozprawą i może to przez to zdenerwowanie teraz znowu to widziałem, no bo chyba pierwszy raz to się tak stało nagle, tak, wiecie, cyk, się wszystko zmieniło, ja nagle byłem tam, gdzie byłem, co nie? Nie było, że ja przynajmniej spać, czy spadłem, czy coś, tylko nagle się to wszystko wydarzyło, nie? Kurde, aż mnie to tak poszyło. Kurde, nie wiem, czy ja dobrze jadę. O, dobrze jadę, no. Ta ekipa też jest. Nie powiesz mi, co się stało? Co? Nie powiesz mi, o co chodzi. No teraz nie, zaraz pogadamy. Dobra widzowie, jesteśmy w miejscu, o którym ostatnio wspominałem na odcinku, także już chyba mniej więcej wiecie, o co chodzi. Cześć, chłopaki. Cześć, cześć. Chodźcie, cię muszę tu zobaczyć. Wydaje mi się, że trochę dziwnie wyglądajcie w tych kominiarkach. Tak, no. Cześć. Jak tam ogarnięty to już jest Jay? Tak, mamy też tam ciuchy na przebranie się. No to dobrze. Niech będą w pogotowie, jakby się coś działo, nie? Kamza teraz to ogarniał, dokańczał, jakby to powiedzieć. Mhm. Siema. Dzień dobry. No, wygląda to konkretnie. Już kiedyś tak tutaj było. Fajnie, że udało się to odratować. Czyli co, tu jest nasz arsenal, tak? No jak widzisz. Nie. Co jest? No bo ostatnio przyjechał tu jakiś dziadek i chciał odkupić od nas jakiś... od nas Blue Jazz. Jaki dziadek? Niech zgadnę, w takim żółtym samochodzie. Tak, tak. Yes. Mówił, że musi się zabezpieczyć czymś, nie wiem. Szczerze? Bardzo zdenerwowany. Złap mi go. Dobra. Nie, dobra. Zostaw go, Jay, zostaw go. Nie przeszkadza ci już? Nie, no ale co będziesz dziadkowi robił, stary? Serio, dziadka nie mamy większych problemów niż dziadka. Może go ugadamy, stary. Ten pryk ma w kupę dlatego kasy. Nie go złapię. No ale złapię go i co? Będziesz go szantażował. Zostaw tego dziada. Nic nie robi złego. Ale mówił, że dobrze zapłaci. Czego zapłaci? No to lepiej mu sprzedać, stary, ten Blue Jazz niż ten. Ale sprzedam mu go osobiście. Ale chciał 100 ton tego. Na 100 ton, dobra. Dobra, ja z nim o tym pogadam. Zaproś go na rozmowę. A po co wam to? Czekaj, co to jest, cholera? Tutaj. Ksan, z mojego starego magazynu. Co to jest za gościu w tym afro? Ty, kim jesteś? Ksan. To jest Ksan? Mhm. Nie. Jakim afro? Ty jesteś Ksan, idioto. No. Tamten, w koszulce, kto to jest? Aha. Nowy nabytek, w sumie nowy, od Kamzy przyszedł. Go wpuszczacie do magazynu? Ej, ja go tu nie zaprosiłem. Wcale, Kamza. Ty, podnieś te ręce. No, podnieś łapy. Kto to jest? Czekaj. Co to ma znaczyć? Serio do jakiegoś gościa nas wozicie, nie wiadomo koło. Kamza, kto to jest? Ej, no mówię, że ja go tu nie wpuściłem. Znasz go? Jay, kazałeś to zrobić? Co? Zabiję, bo on puścił co? Dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem. Coś mi tu śmierdzi. Wyjdź! Kolego, zapraszam. Wyjdź! Nikomu się nie pochwalić. Co to kurwa są za ludzie tutaj? Nie wiem. Ty przybierańców. Skąd wy się bierzesz? Kogo wy tu wpuszczacie? Co wy robicie? Nie było mnie tu kilka godzin. Ej, ja to wszystko... Kto odpowiada za tą budę? Ksan, byłeś tu ty. Ale ja tutaj nikogo nie zapraszałem. To nie wiem. Wsadźcie jakiegoś gościa, który totalnie jakby nie wiadomo skąd się wyrywał. Wyciąga granatnik do łapy. Coś mi tu śmierdzi. A ty w ogóle się nie przyjęliście, że tamten go zastrzelił. Czemu on w ogóle do niego strzelił? Co tu się teraz stało? Weźcie go, złapcie tego gówniarza. Nie no, czekajcie, nie możemy, no co teraz wy do niego zaczniecie strzelać, trzeba z nim pogadać. Przecież chłopak no nie chciał źle teraz, nie? Gorsze jest to, że tu... czemu w ogóle tam jest, bo... Jakiś random tu przyszedł, no. Dobra, weźcie go, spakujcie do bagażnika, no trzeba go wywieźć stąd. Kamza, zajmiesz się tym? Albo Xan, może ty go weź, nie wiem. Pewnie wezmę. Ten policjant, co był w urzędzie. Pakować do was? Nie, do jakiegoś innego, do bagażnika go wpakuj. Moi drodzy, widzieliście, no cholera nie, co tu się teraz wydarzyło? Dwayne. Czekaj. Pogada z Dwayne'em. Do tej niebieskiej koty jest auto. Wasze? No. Poczekaj, otworzyć bagażnik. Dobra, wsadźcie go. Dobra, gitara. Trzeba go wywieźć teraz. Dobra, moi drodzy, mamy gościa w bagalu. Ksan, wywieź go, odłóż ten pistolet. Odłóż go. Na przyszłość. Kim ty przyjechałeś, tylko powiedz. Ale on był niebezpieczny. Dobrze, posłuchaj młody, po prostu nie strzelaj, kiedy cię o to nie poprosimy, okej? Przepraszam. Nic się nie stało. Ja mogę go wywieźć, Nie, Ksan, ty to zrobisz. Pewnie. Albo weź, niech młody pojedzie z tobą, Ksan, weź go, nauczysz go. A potem wytrzyj. Siadaj młody. Dobrze. Jedź. Pojadę z nimi. Nie, Sara może zostaw. Zostań, Sara. Nie, zostań. Ksan sobie da radę. Nie wiem, jak to się stało. Powie mi ktoś do cholery, kto wpuścił tego pieprzonego gościa? Nie wiem, nie było mnie tutaj przez parę godzin. Wpuszczacie ludzi! Chcę się dowiedzieć, kto to zrobił do cholery. Zaraz dowiedz się. Jeszcze pistoletem rzuciłem, cholera. Ja pieprzę, widzowie, no gorzej być nie może. Dowiedzcie się, kto wpuścił tego idiota do środka. Panowie, my tu mamy swój skład. Trzymamy tam swoją broń, czasami dzieje się zbyt duża samowolka, wiesz, Dwayne? No, trzeba ją zniwelować, chyba nie za bardzo im pozwalamy. No tak, właśnie o tym chciałam powiedzieć. A ty co się tutaj patrzysz? Sprzątaj! Do środka! Gdzie on idzie? Co on robi? Nie wiem, co tu się dzieje. Musisz to skontrolować, Jay, bo będą kłopoty. Wybieram ludzi. Dobra, teraz przyprowadźcie do mnie na twojej głowie i na twojej Ksa na głowie leży to miejsce, gdy nas nie ma. Do środka nikt nie ma wstępu poza nami i zaufanymi ludźmi, a teraz wszyscy o tym wiedzą. Jakieś łebki, gówniarze, nie wiadomo co. Nie chcemy tego przecież, nie? Ja jestem wkurzony. Ktoś musi tego pilnować, stary. Nadal tego nie ogarnęli. Czerwony kominiarcy. Nie, masakra, widzowie, aż muszę odreagować. Trzeba to posprzątać, co? Dobra, słuchajcie, jak już tu jesteśmy, już pominijmy tą całą sytuację, która była w ogóle absurdalna, to... Gdzie jest Jay, cholera? Pójdę po niego. Ale dzisiaj jest nieogar, widzowie, co się dzieje z tymi chłopakami, nie? Kurde, no jest totalna lipa, oni są jacyś, nie wiem, jakby byli w jakimś innym świecie, moi drodzy. Po prostu. Masakra. Ale musiałem się przebrać. No spoko, już po prostu dzisiaj to już wszystko przechodzi najśmielsze oczekiwania. No, ja wiem. Jay, cię będę potrzebował akurat zaraz, ale Kamza, proszę, no garnijcie tam bajzel. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi. Jaka? Co był w urzędzie. Który? Ten, z którym gadałem. To jest Gang Unit. No właśnie, on był na rozprawie. No i co? No był, bo podlega pod komendanta. A jak no dobrze wiemy, komendant nam teraz uciera nosa, więc będzie robił wszystko. Założę się, że teraz ani... Zresztą ich widzę coś. To znaczy? No nie wiem, no od tej umowy niby waszej. Czasu trochę minęło, no ale... No ale ta umowa, nie wiem w ogóle, czy ona będzie obowiązywać. Potem co się dzieje. Więc szykujemy się na wojnę z Gang Unitem, na to wychodzi. Dobra, ogarnijcie to, co macie ogarnąć, a to ogarnę wszystko, to tych ludzi. To jest wszystko, co mamy, czy jest jeszcze pochowane w skrzyniach? Nie wiesz, czy wszystkiego nie widzieli. To dobra, zatem to miejsce... to nie jest jedyne takie miejsce. No wiem, ale to miejsce to jest nasze serce tak naprawdę. Więc nie pokazujemy się tu za często. Ktoś ma tego pilnować cały czas. Ja to Pan będzie tym pilnował. Dobra, ogarnijcie to. A Jay, ja się przebiorę, już idę. Ciebie mam w samochodzie w sumie, to się w aucie przebiorę. Sara, ty też uważaj. Jasne. No dobra, moi drodzy, nie możemy ryzykować. No fajna jest ta kanciapa, ale widzicie, jakby się to skończyło. Skończyłoby się to praktycznie wielkim dramatem, moi drodzy. No nie możemy na to pozwolić. Kurde, widzicie, no to taka randomowa sytuacja. Strasznie randomowa. A jednak. Siadaj, Jay. Co teraz? Stary, trzeba się zająć tym Frankiem. Masz tu jakieś namiary? Tak, właśnie o to chodzi, że mamy. No to jedziemy. Po ostatniej akcji rzuciliśmy mu pluskwę, stary, i tak... Ciekawe jest to, że gościu cały czas się pojawia w okolicy Tartaka, nie? Ciekawe, co tam ma. No musimy wybadać, stary, coś tam poszukać, poszperać. I mnie to niepokoi. Patrz, patrz, patrz. Widzisz? Nie możemy tu dużo przebywać. Ty, zagrajmy na nerwach? Można. Mandat mi dał? Nie wiem. Gang Unit? Widzowie, musiałem to zrobić. A jak ci zjadę? Czerwone jest! Okej, to jest ten, z którym rozmawiał Kamza. Tak, wiem, dlatego go tyram. Ale dziwnie znowu się tu kręci. Dlatego go przegadamy. Dobry wieczór! Coś ci nie pasuje? Mi wszystko pasuje. Coś ci nie podoba? Wszystko mi się podoba. Okna w dół. Już się robi. No witam. No. To pan. No co się dzieje? To pana auto? Moje auto. Okej. Mam prawo do przeszukania jego. Słucham, nakaz bardzo. Jakiś może? Mamy nakaz w tej dzielnicy do przeszukania. Tak? Auta. Pokaz. Pokaż. Już pokasuję. Proszę bardzo. Dobrze. Pan przejął na ten. Niszczenie mienia. No, jakie niszczenie? Pan zostanie w aucie. Chciałeś przeszukać auta, tak? Proszę podejść pod ścianę. A myślę, że szef będzie niezadowolony. Dobra, spoko, ty. Coś ci nie pasuje? Trzeba mu dzwonić po szefa. No to dzwoń, dalej. Dobra, Jay, chodź tu, Jay. Czy ja cię proszę, żebyś się z nim kłócił. Nie wykonuje swojej roboty i tak tam nic nie znajdzie. No wiesz, ale może mu nasłać do papierów. Nie, spoko. A to mu płacą, nie? Napiszę SMS-a, żeby stamtąd spadali, teraz kupimy im trochę czasu. Widzowie, no, wykorzystamy ten czas na swoją korzyść. Dobrze, spokojnie, bez żadnych ruchów. A? Mówiłem ci, że zapłata nic nie da. Mówiłeś, ale no, też to wiedziałem. Teraz będą szukać, będą gdzie czupać. Jest pana dowód? No przy mnie, a gdzie? To schowku czy przy panu? No przy mnie jest, chodź tu. Kieszenie. To chodź tu. No nie no, stoję pod ścianą, mam się nie ruszać, ani ruch, tak? No. Proszę. Dobrze, ja mam tylko pistolet przy sobie, na który mam licencję, moi drodzy. Tak, to wiecie. Do niczego się nie może dowalić. Okej. Ma broń przy sobie? Mam broń. Numerowano na mnie. A bo licencja jest odkupiona. Co? Ten drugi? Nie ma żadnej broni. Chyba nic nie mam. Przeszukam pana. No spoko. Okej, dobra. Jeszcze coś? Oddaję panu dowód. Tylko chcę wiedzieć, co to było za gazowanie na środku skrzyżowania. Sprawdzałem, czy mi klocki działają. Nikomu krzywda się nie stała. Nawet no nie stworzyliśmy zagrożenia. No jak to nie? Możemy już jechać? Nie. Muszę tutaj wezwać mojego szefa. Ale nie chciałem go wcale, nie chcę z nim gadać. No jak, nie chcieliście z szefem moim gadać? Nie chcę szefa. Co się znowu dzieje, Murphy? Słuchaj, szefie. Nęka nasz. Jak nęka? Szefie, tutaj Dwayne Hill. Ale nikt nie chciał szefa, my chcemy jechać, nikt szefa nie chce wzywać. Aha, dobrze, co tutaj się stało? Nic się nie stało, kontrolę nam kolega zrobił, możemy jechać? Kontrolę, chcieli szefem gadać, ale dobra. Nikt nie chce z szefem gadać, kolega sobie wymyślił. Nieporozumienie, dobra. Następny razy będzie mandat. Szef, wypisuj mandat? Tak, wypisuję mandat. Ale za co? Ale za co mandat? Za oszukiwanie funkcjonariusza publicznego. To dla pana Dwayna, tak? Nie, dla ciebie. Jak to dla mnie? No bo jak możesz zatrzymywać my możemy już jechać? Kontroli? Możemy już jechać, do widzenia. Ile mandatu? Mandat dla policjanta. Tak w ogóle można? Dawaj, wsiadaj. $5000. Ile? Jeszcze jedna taka sytuacja, to wylądujesz na segmentację. No, chyba policjanci. Do widzenia! Nie, przepraszam. Do widzenia. Do widzenia. No i widzisz? Utarliśmy im nosa. Karma wraca, ale ten komendant to i tak. Dobrze, że wspomniałem o tym szefie. O cholera, nie wykręciło mi to bydle. O, nie dziwię się. Dobra, ale teraz całkiem poważnie, stary. O, podnieś siedzenie. Jak podniesiesz siedzenie, to wsadź rękę pod fotel i tam masz taki zamek, rozsuń go i tam jest broń. Weź sobie, jak masz przy sobie. Tak myślałem, że ty byś tak pusto się nie zostawił w tym aucie. Dlatego weź broń, bo nam się może przydać. Moi drodzy, moje ulubione. Jedziemy sprawdzić pewną lokalizację pewnej osoby, moi drodzy, która jest bratem naszego cieniasa, niestety świętej pamięci. Musimy się upewnić, czy ten gość ma czyste intencje. My go tam gdzieś namierzamy, próbujemy. I jakby salsa z tego, co udało się tam ustalić, to rejon, moi drodzy, Drwala. On się chyba gdzieś tam ukrywa, moi drodzy, w tamtych rejonach. Bo zawsze gdzieś tam go nasze sygnały docierają. Także, moi drodzy, poszperamy sobie chwilę. Muszę mieć na uwadze, kim ten Frank był, nie? Więc dlatego biorę Jaya, bo z Jayem damy mu radę, nie? Sam pewnie też bym dał radę, ale wiecie, na terenie jego może być różnie. Ja nie chcę z nim wchodzić w konflikt, ale muszę mieć w razie zabezpieczenie. Sprawdzimy brata cieniasa, stary. Słyszysz? Tak, no wiem, wiem. A gdzie są jakby, gdzie mamy jego lokalizację? Niedaleko tego. Niedaleko Tartaku. Okej. Okay. Jesteśmy już blisko. Ty, kto to jechał, stary? Nie wiem. Ty. Co? To nie było on? Nie mam pojęcia. Jakie on to było może... auto? Jakieś opancerzone, więc na pewno to był on. No stary, to czemu nie mówisz? A to czemu ty nie mówisz? No bo nie widziałem, stary, no ja tylko widziałem, jak coś smykło. No, ja to samo. Jedź. No teraz to nam uciekł, stary. Stój, cofnij, cofnij. O! Chyba coś widziałem w tunelu. Co ty gadasz? Widziałem chyba coś w tunelu. Co? Jakiś wjazd czy coś. Ja pierdzielę, widzowie. Ja tu prawie zleciałem z tej skarpy. O czym ty gadasz, stary? Teraz to idzie po lewej stronie gdzieś. Dalej, tutaj. Tam są jakieś drzwi, a skrzynki dziwnie wyglądają podobnie jak, pamiętasz, w starej bazie Raksa? Jak to wyglądało? Poczekaj, poczekaj. Myślisz, że tu? Myślę, że jest taka możliwość. Stary, zamknięte. Nie, to jest jakiś kot, ale... Wiedziałem. Czekaj, co? Co ty gadasz, stary? O kurde, widzowie! Ty, to są te! Auto Raksa! Ciii, chodź. Co jest grane, widzowie? Ty, Jay, widzisz to? Ale jazda, widzowie. Ty, on jest w środku, stary. Z kimś przyjechał? Czekajcie. Chodź, chodź, chodź. Kurde, widzowie. Co przyjechałeś? Czego chcesz? O, ciężki temat. Musisz mi pomóc. Oshia? Tak. Widzę, że zawsze będziesz wykorzystał to, że mam długą od ciebie. To, że masz dług, to jest chyba inna sprawa. Jest problem, nie pamiętam wielu sytuacji, które się dzieją u mnie w życiu. No dobrze. I co oczekujesz, że ja z tym zrobię? No nie wiem, masz chyba księgi całego bractwa, tak? Zobacz, co się stało, że czemu ja nie pamiętam sytuacji z... O, paru lat tak naprawdę. Wstecz. Za tunel. Szybko. Wiesz, że nic za nic. Wiem, że nic za nic. Słucham, co chcesz w zamian w takim wypadku? Słuchaj. Jeśli dobrze mnie pamięć nie myli, to jednak byłeś współorganizatorem tej całej akcji, pana. No. Więc na pewno zostały ci jakieś jeszcze bunkry i tym podobne rzeczy, takie dosyć duże obszary miejsca. No, zostały, a co? Samochody także, prawda? Jakaś duża no, mam swoją flotę, tak? No, a mi się to akurat bardzo przyda w tym momencie. No, ta mesa, którą na przykład przyjechałem, no. No, a mi się to bardzo przyda. A czemu? Przyda. Poza ci się to przyda. No, pięknie, moi drodzy. Mogłem się tego spodziewać. Wróciłem do tego miasta, nie tylko w sumie tam brata. A dlaczego? Dostałem informację o tym, co to obecne bractwo robi. No, że tak powiem, nie jest to zadowolony. Oni się zachowują jak zwykli najemnicy, którzy są po prostu... Ale w sumie nawet bym to przyrównał do tego, co wy robiliście. Bezdomnych sprowadzaliście, braliście pierwszych lepszych ludzi. A jednak to, tak to robią. Jednak działają iść jak najemnicy, a nie jak stare bractwo. No... Idź tam, schowaj się. Czyli więc co, chcesz wrócić do tego, co było kiedyś, tak? No to jest chyba oczywiste. Nie mogę pozwolić, że ktoś aż tak szarpał imię tego, co stworzyliśmy. Dobra, dobra. Dam ci co potrzebujesz, no ale tak jak rozmawialiśmy, nic nie jest za darmo. Ty mi pomożesz, ja pomogę tobie i będę stał w cieniu tego całego bractwa. O co tu chodzi, moi drodzy? Ciekawa propozycja aż. Ale wiesz, że wtedy musisz jedną rzecz zaakceptować. Działamy względnie kodeksu, więc nie będzie możliwości tego, żebyśmy nawet dla ciebie, chociaż działałbyś za nami, robili wyjątek. Łamanie kodeksu byłoby wbrew prawu. Rozumiem. Czyli bractwo będzie działać w wypadku narażenia tak naprawdę całego kraju? Dokładnie tak. Okej, mogę na to przystać, tylko tak jak rozmawialiśmy, pomóż mi zrozumieć, co się do jasnej cholery stało, że nie pamiętam wielu sytuacji. A jakie to są dokładnie sytuacje? Wiesz co, ostatnio powiedzmy, że z bratem wpadliśmy na taki materiał z Dwaynem. Wpadliśmy na taki materiał, który okazało się, że ktoś nagrywał ze mną, a jak dobrze pamiętam, nagrywałem sam. A ile jeszcze takich sytuacji było, nie mogę pozwolić na takie nieścisłości w moim życiu. Czyli coś, jakby ktoś ci nadpisał wspomnienia. No. Możliwe, że będę coś miał na to. Wyobrażasz sobie, ile rzeczy tak naprawdę mogłem zrobić, nawet o tym nie wiedząc? Prawdopodobnie bardzo wiele. Okej, a co z naszą relacją w trakcie naszej współpracy? Powiem ci tak, zostaje taka sama jak zawsze, tylko że jest to biznesowo. Patrzę ci nigdy tego, co zrobiliście na wyspie. To, co zrobiliśmy na wyspie, jednak było konieczne. Ale jak widać, wartościowe jednostki uratowałem, tak? Żyjesz. A mistrz, Rambo, cała reszta. Nie. Z waszej winy. Widzisz. Coś za coś. Teraz ty będziesz mistrzem. Dobra. Idź już stąd. Nie mam siły na rozmowę z tobą. Dobra. Dam ci znać, jak znajdę coś dobrego dla was. Rozumiem, że w terenie, tak? Ja. Dobra. W kontakcie w takim wypadku. Będę chciał. Kurde, już ja wychodzi. Czekamy, aż wyjdą. No nieźle, widzowie. Czyli tak się mają sprawy. Ten Frank jeszcze tutaj jest. Nie wiem, czy byłoby dobrze, jakby wiedział, że my tu jesteśmy, czy nie lepiej rozegrać to tak, jakby nas tutaj miało nie być, moi drodzy. Może przy następnej okazji go dorwiemy. Przy następnej okazji się lepiej ukrywajcie. No, bo i tak. Następnej okazji może nie być. Sprytnie, Dwayne. A jednak, byłeś nieuważny. Powtórzysz? Byłeś nieuważny. Wiedziałem, że mnie śledzicie od momentu, który was minąłem. W ogóle ale was myślałem, że trochę dłużej was zejdzie. Ciekawe jest to, że ty też wydajesz się być takim specjalistą, a dorwać cię to jest chwila, moment. Fajna dziupla. Dziękuję. Słyszałem, o czym rozmawiałeś z moim bratem. Nie może się dowiedzieć, że tutaj byłem. No, a mógłby twój kolega do mnie nie celować? Albo? Nie wiem, tak się pytam. A grałem po tej samej stronie? A to już jest twoja decyzja. To jest pytanie do ciebie. A ja nie wiem, po jakiej stronie ty do mnie grasz. Nic o tobie nie wiem, tak samo ty o mnie. A jednak kumasz się z moim bratem, pomimo tym, że ze mną też coś działałeś, co? A, bractwo dbało zawsze o swoje interesy. Ale mówisz jednak, że nie wybaczysz mojemu bratu tego, co zrobił na wyspie, a jednak z nim współpracujesz. To jest ciekawe. Po pierwsze, jestem mu wiele dłużny. Uratował mi w tamtym momencie życie. To, że mu nie wybaczę, to jedna kwestia. Działanie z nim jest mi na rękę w tym momencie. Nie mam ani znajomości, ani miejsca do tego, by robić to, co chcę. Dlatego twój brat jest dla mnie idealną kartą. Czyli chcesz go wykorzystać, co? Jak mamy ci ufać? O nie. Daj jeden sensowny powód, daj nam coś. Daj nam coś. A, z tego co wiem, próbujesz rozkodować nanotechnologię, którą zapisałeś, więc bractwo. No to nie wiem. Może to cię zasugeruje, na nie warto mnie zabijać, że nigdy nie rozkodujesz beze mnie. Ale pod jednym warunkiem. Świadomość mojego brata o tym, że rozmawiamy i współpracujemy po tym spotkaniu jest wyrokiem śmierci dla ciebie. Wtedy już nigdy nie rozkodujesz na nas, wiesz o tym. No i wtedy miał jeden problem z głowy. Kumasz się z moim bratem, czyli też nie grasz fair. To jest moje zabezpieczenie. Pomożesz mi znano, ale w zamian ja pomogę tobie. Ale jeżeli mój brat się o tym dowie, że tutaj byłem, i słyszałem całą rozmowę, to zrywamy wszystko. A spokojnie. Może jeszcze ktoś został w bractwo. Dlaczego tak działasz z twoim bratem, skoro aż tak jesteś na nim ucięty? No widzisz. Może też mam jakiś pomysł. Może też mi jest do czegoś potrzebny. Tylko różnicą jest to, że ty masz się tym dzielić. Dobra. Sprawa jest prosta. Mój brat nigdy nie był w bractwie. Ja jestem. Trzymam cię za słowo, Frank. Inaczej tu wrócimy. No, musisz znaleźć chyba lepszą kryjówkę. Którą też znajdziemy. Nie musisz tak opowiadać, Quick. Jakbym chciał sobie zatrudnić jakiś chórek w tle, to bym poprosił na pewno Grzegorza. Gdzie dajesz auto? Prawo, przed tunelem. Tak, żeby już ja nie widział, co? Tak, schowane. Dobrze, o to chodziło. Słyszałeś, o czym gadali, a już ja dalej kombinuję. Mają tak kłopoty. Ale o tym mówiliśmy, że to jest nieuniknione. No, dlatego jesteśmy krok przed nim. Moi drodzy, dajcie znaka, co zrobić z Frankiem. Ale tak poważnie. Czy chcecie, żebym go wykorzystał, czy chcecie, żebym się go pozbył? Bo tu się zaczyna robić bardzo śliskie i niebezpieczne podwórko tak naprawdę, nie? Bo nie wiadomo, jak się to skończy. Ale dobrze, Quick Jay schował to auto, to bardzo dobrze. No, mogłoby się to różnie skończyć, nie? Racja. Patrz. No nic, czas pokaże widzowie, jakie wyjście jest najlepsze. Dwayne, jedź do nas szybko. Gdzie do nas? Tam idziemy obok składziku. Co się stało? Jest jakiś problem. Nie wiem jaki dokładnie, ale jest problem. Dobra, jadę. Myślisz, że nam głównie, że coś zrobili? Nie mam pojęcia. Kurde widzowie, najgorzej. Jadę tam szybko. Oby to nic poważnego. No w sumie z ust Quick, to brzmi jakby się sypał cały świat. Czuj się! No jestem tu, gdzie są? Gdzie, co, jak? Chłopie, jesteśmy, nic się nie dzieje. Ja muszę się dowiedzieć dokładnie. Tutaj, jedź na lokalizację. Co tam się dzieje, stary? Ty, patrz, Jay, patrz! Widzę. Co się dzieje? Daj. Co jest? Co się dzieje? Co się stało? Gang Unit się stał. Czekaj, on oddycha? Odjechali, a z nim nie wiem. Ale co zrobili? Dobra, odsuń się. Pobili go? Czekaj, sprawdź. Dzwoń po karetkę. Dobra, ja... Dzwońcie po karetkę. Kurde, Gang Unit go pobili, moi drodzy. Stary, nie. Co nie? Dawaj, no ratuj go. Ty, dobra, czekaj, gdzie jest szpital, stary? Nie, dobra, weźmiemy go, bierz go, Jay, bierzemy go. Bierz go, dawaj. Szybko, dawaj go! Kurde, to jest ten młodziak, moi drodzy, z osiedla. Jest? Tak. Jedziemy. Gdzie jest najszybciej? Tego prywatnego go rzucimy, nie? Tak, szybko. Trzymaj się! Kurde, widzowie. Ścinam wszystko teraz. Ja pieprzę Gang Unit. Jay, kontroluj go! Jest średnio. Co się dzieje? Tracimy go chyba. Dobra. Prześnij się do tyłu. Nie mów do niego, stary, próbuj coś. Próbuję wszystkiego. Pieprzone auto. Trzeba go do generalnego szpitala zawieźć. Musisz, szybko. Trzymaj się! Kurde, widzę, to auto to jest potwór. Jadę. Na pillboxa go damy. To jest najbliżej. Dawaj go. Potrzebujemy do lekarza. Szybko. Już go biorę. Biegnij z nim, Jay! Cholera, widzowie, ten Gang Unit nas wykończy. Czyżby to było jakieś oficjalne wypowiedzenie nam wojny z Gang Unitem? Wszystko się do tego sprowadza. Dobra, muszę się zapytać, jak to wyszło. Ty! Jak do tego doszło? Jak to się stało? Nie mam pojęcia. W sensie najechali na nas po prostu tak jakby na dzielnicę do nas, zabrali go do furgonetki i pojechałam za nimi od razu. Spotkałam tylko jego już na ziemi. To strzelali, bili go? Co mu zrobili? Nie mam pojęcia, Dwayne. Skur. No, zdążyłam wziąć tylko auto szybko i pojechać za nimi. A jak już wjechałam typowo, to odjeżdżali. Chwila co i z krwią leżał na ziemi. Nie mogłam nic zrobić. To jest niemożliwe, co ci ludzie robią. Stróże prawa. Dobra, wracajcie. Jay już tam z nim jest. Będziemy wiedzieć co i jak. Wracajcie. Ja pierdzielę, widzowie, no jak to... No jedź. Nic się nie stało, jedź. No co my zrobimy? Widzowie? Niedużo. Ale mnie to zmęczyło teraz. Ja pierdzielę. No nic nie poradzimy. Będziemy musieli iść na wojnę. Ledwo co skończyliśmy makaroniarzami, moi drodzy. Będzie wojna z policją. Żyje. Na pewno? Co się stało? Postrzelenie. Postrzelili go? Co? Może chcieli, żeby to wyszło na ulicę, żeby to wyszło. Nie wiem. Trzeba tu kogoś dostarczyć. Quick Security, stary, dostarczy. Stary, to jest niemożliwe. Oni to będą strzelać do naszych ludzi? Widzisz, a pamiętasz, co Łysy mówił? Że oni nie mają żadnych zasad. Żadnych. I co? I teraz wzięli chłopaczka z osiedla, stary, wzięli. Nie wiem, co oni chcieli zrobić. Nie mam pojęcia. Co chcieli udowodnić? Komu udowodnić? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co oni mają w głowie. I tak się nikt o tym nie dowie więcej. No nic, trzeba dać znać Jacobowi też. koniec, stary, z takimi rzeczami. O, jeszcze ktoś dzwoni. Mój braciszek, moi drodzy. Halo? Halo, Oshia? Dzwonisz, cię znowu nie słyszę. Ogarnij ten mikrofon. Albo kup sobie nowy telefon. Ty, Oshia, coś chce. Oshia? Gdzie chcesz się zobaczyć? Czego potrzebujesz w ogóle? Co się dzieje? Co się dzieje? Jak to nie sprawa na radio? Ach, dobra, zaraz przyjedziemy. Zapytaj go, co on chce, bo... Czego chcesz? Chyba dochodzi do przewozu broni. Makarniarzy? Tak. Dobra, powiedz, że będziemy. Zaraz będziemy. Lądowisko helikopterów. Cześć, pro sprzęt. Kurde, widzowie, no i jeszcze teraz, żeby było jeszcze lepiej, no to podkręcenie atmosferki tym, że makaroniarze, moi drodzy, teraz mają dostawę broni. Czajcie? Wtedy, kiedy moi ludzie są teraz jeszcze w tarapatach. Ja pierdzielę. Oh, chyba będziemy musieli sami pojechać, Jay. Chyba ta. Dawaj, bierzmy sprzęt. Dobra, idziemy się szybko ogarnąć. Ja wezmę auto. Co? Dobra. To odstaw moje! Dobra, widzowie, idę wziąć sprzęt, cholera. Dobra, widzowie, to powinno wystarczyć. To nie będę ryzykował większym kalibrem. Teraz to powinno wystarczyć. SMG ładuje. Idźcie ubrać, stary. Poczekam w furze. Dobra, widzowie, jesteśmy gotowi. Pojadę z Jayem. Te tunele będą łatwe do obrony. To bardziej zaskoczenie niż obrona, także też się nie będę spodziewał jakiejś wielkiej ofensywy z ich stron czy coś pewnie. Przerzucą jedno, dwa i tyle będzie. Zaskoczymy ich. Siadasz? Dobra, powiedz chłopakom, że będziemy potrzebować samochodu na pewno przy tym sklepiku, tym monopolowym tam. Dobra. Żeby tam w razie W byli i dawali znak, że się kręcą makaroniarze. My wejdziemy od plaży za Oshią. O, niech trzymają tyły, gdyby coś się działo, ale niech nie ryzykują, bo oni tam będą czekać. Ale nie obstawią plaży, bo będą wiedzieć, żeby się tam nie wstawić, więc oni po prostu niech je obserwują. Dobra, dobra. Zadzwoń do Oshii i powiedz, że będziemy na plaży. O, tam od wjazdu. Patrz, już się ściemnia, stary. No, już zasiało. Dobra, to nawet lepiej dla nas. Trzymaj się. Patrz, stary. Tam jest wjazd zaraz, nie? No tak. My się tam bijemy do środka. Oż ja tu powinien zaraz podpłynąć. I się tam ustawimy. Wiecie o co ci widzowie, bo to jest jedyna dobra lokalizacja, żeby to zrobić. Patrzcie, tu jest wjazd. A bierz sprzęt i chodź szybko, stary. Gdzie ten Oshia? Jay, dzwoń do niego, gdzie on jest do cholery? 2 minuty. Stary, stoimy z karabinami na plaży. Chodź, chodź, chodź. Idziemy już. Moi drodzy, musimy iść tak tędy. Bo tam zostawimy tą pułapkę. Niech on tu podpływa. Dobra, biegniemy, bo już jej się nie doczekamy. Ty! Mokra księżniczka! Płynie on? Oż! No? Słuchaj, zrobimy to tak. Oni na pewno tędy będą płynąć? No... Ja nie rozumiem, czemu chcesz tu przejmować zamiast na otwartym morzu, no ale dobra. Bo po prostu, jak oni zobaczą na otwartym morzu, to wiesz, tam mamy za dużo niebezpieczeństwa, a tutaj przecież nie wpłyną teraz makaroniarze, jak wpłyną to będzie mieć ich... Ale oni przypadkiem nie mają tej swojej obok terenu? Nie, no właśnie o to chodzi, że zagramy im na nosem, tamci im dadzą znać, że wpływają, a my nagle robimy swoje. My, że im weźmiemy tą motorówkę, ty weź drugą, jak oni wpłyną, to my ich zaatakujemy z przodu, a wy ich zamknięcie w tunelu, słyszysz? Skąd ja mam ci wziąć teraz drugą motorówkę? No nie wiem, miałeś ogarnąć. No miałem ogarnąć i ogarnąłem w innym miejscu. No to sprowadź się tu. Mamy jeszcze trochę czasu. Jay, dawaj. Staniesz na dziobie, Jay. Słyszysz? Mhm. Staniesz na dziobie, będziesz czekał. Dobra. Jednak trochę mamy do tych makaroniarzy, tam 2 zakręty jeszcze. Patrz, widzisz? Oni tu nie dopłyną, nawet nie będą słyszeć strzałów. Widzisz, to jest 2. zakręt. A my czekamy tutaj, stary. No i teraz widzowie, jak wpłyną tamci, to my od razu barykadujemy, że będą musieli nas taranować, a Oshia od razu ich domyka do tyłu, jak ich zobaczy, tylko musicie ukryć. Także będziemy mieć 2 minuty, żeby ich zatrzymać, żeby Oshia dopłynął i żebyśmy zrobili resztę. Przyładujemy skrzynki na swoje motorówki i spadamy. A makaroniarze dostaną martwą dostawę, moi drodzy. Jak się tu podpłyną potem, to nie będą wiedzieli, o co chodzi. Dobra, dzwoń do niego, powiedz, że jesteśmy gotowi. Spytaj się, czy ten pajec też jest. Jesteśmy gotowi, a ty? Dobra, to czekamy na nich. Wszystko gotowe. Czekamy. Bądź gotowy, Jay. Ja wpływam i ich oślepiam, a ty, Star, robisz swoje. Wpływają. Widzisz ich? Jeszcze nie, widzę. Dobra, gotowy? Tak. Dobra, widzowie, zaczynamy. Trzymaj się. No dawaj, 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 dawaj. Dawaj, co to jest? O kurde! Dawaj! O cholera, Jay! Kurde, to nie tak miało wyglądać! Cholera, nie! Stop, 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 stop! Wpłynęli, wpłynęli, wycofujemy się, wycofujemy się! Cholera!